Cześć wszystkim, witajcie w ulubieńcach września i zwykle nagrywam ulubieńców zaraz po twarzy miesiąca, więc część produktów, o których mówię w ulubieńcach, możecie zobaczyć w akcji właśnie w filmiku z twarzą miesiąca. I właśnie od tych produktów zacznę. Będę nakładać w twarzy miesiąca i będę mówić teraz o produkcie, czyli podkładzie Born This Way firmy Too Faced. To jest świetny, naprawdę świetny podkład. Jest lekki, dobrze bardzo kryje i jest bardzo naturalnie wygląda na twarzy. Więc jest to jeden z lepszych podkładów, jaki używam, bo właśnie łączy sobie te rzeczy, które zwykle szukamy w podkładzie, czyli właśnie krycie, lekkość, trwałość. Jest przy tym bardzo naturalny. Także jeżeli macie okazję, to bardzo polecam sobie wypróbować ten właśnie podkład. Następna rzecz to jest, no świetna rzecz, jestem totalnie zakochana i zauroczona. To jest Prime and Poreless. To jest puder, który jest również primerem i o czym mówiłam w twarzy miesiąca. To jest taki puder, który nakładamy przed nakładaniem podkładu, jak i po. I co on robi? On niweluje widoczność porów, czyli wygładza optycznie skórę, czyli jest bardziej gładka, pory są niewidoczne. W jaki sposób wypełnia te pory przed nałożeniem? Jest to taki wygląda jak po prostu puder matujący. Wiele miłośniczek tego pudru znalazłam na YouTubie, takich naprawdę guru, których makijaże zawsze są przepiękne. To często widziałam u nich właśnie ten puder. Jest świetny również do poprawek w ciągu dnia. Jak zobaczycie, on jest taki jaśniejszy w kolorze, ale przez to, że go nakładamy tylko w miejscach, gdzie te pory faktycznie są, czyli na brodzie, na czole, na nosie, tutaj na policzkach, to od razu mamy fajne rozjaśnienie, taki element konturowania, ale po starciu na skórze nie jest aż tak jasny, jest rozjaśniający delikatnie, ale nie na tyle, żeby tworzyć taką dziwną białą poświatę. Świetnie sobie radzi naprawdę z zmniejszeniem widoczności rozszerzonych porów. Działa jak jedne z lepszych moich baz, także bardzo, bardzo polecam, jeżeli macie problem z rozszerzonymi porami. Także również bardzo, bardzo polecam. W ogóle firma Too Faced mnie totalnie zauroczyła. Dlatego też powiem jeszcze o Cocoa Contour i o tym tutaj cieniu, odcieniu Medium Cocoa, którego używam jako bronzera. Jest świetny, już mówiłam o nim kilka razy. Dla tych, którzy mnie nie oglądają regularnie, powiem jeszcze raz, że przepięknie pachnie czekoladą, ma świetny odcień, pięknie się rozciera, świetną taką satynową konsystencję, nie tworzy plam, jest bezbędny po prostu. Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych na pewno. I pokażę Wam jeszcze właśnie ten odcień, który mam na ustach. I to jest Sorbet Liquid Lipstick firma Anastasia Beverly Hills. Bardzo piękny, taki przydumiony, koralowo-różowy, przygaszony odcień, który jest idealny na tą właśnie porę pomiędzy latem a jesienią. W ogóle uwielbiam formułę wszystkich liquid lipsticks firmy Anastasia Beverly Hills. Bardzo polecam. Nie tylko odcienie są bardzo trafione, bardzo modne, nie są tandetne, są przepiękne i cieliste, i te ciepłe. Naprawdę pokrywa wszystkie chyba zapotrzebowania odcieni do każdego typu urody. Jak i błyszczyki, tak samo te matowe pomadki, ale matowe pomadki bardzo polecam do takiego dziennego noszenia, jeżeli zależy Wam bardzo na trwałości, czyli na przykład jakiś ważny dzień, spotkanie, gdzie musicie pięknie wyglądać bez poprawek, nie macie czasu na poprawki, bądź w dzień ślubu, naprawdę nie zawiodą Was na pewno. Zresztą pokażę Wam taki test, którego zapomniałam pokazać w twarzy miesiąca, czyli zetrę ten odcień chusteczką i zobaczcie, jak dużo koloru jeszcze jest pod spodem, nawet jak produkt mi się zetrze. Zobaczcie, naprawdę go porządnie odbiłam. Teraz ścieram, no i dalej mam odcień na ustach. Zobaczcie, jak dużo go starłam, naprawdę bardzo dużo. Cały ten nadmiar jakby produktu starłam z ust. Teraz czuję, jakby nie miała zupełnie nic na ustach, jakby miała gołe usta, a odcień nadal jest, więc dla mnie to jest produkt fenomenalny i faktycznie jego trwałość jest warta swojej ceny, więc bardzo, bardzo polecam. Pomadka poprawiona, możemy jechać dalej. Pokażę Wam
kredkę do brwi, której użyłam również i której używam przez cały miesiąc, bardzo ją lubię. To jest Brow Satin firmy Maybelline w odcieniu Medium Brown i to jest świetna, naprawdę świetna kredka. Jest idealnie woskowa, niezbyt woskowa, że na tyle, że ten pigment po prostu się ślizga na skórze i nie możemy nic namalować, tylko na tyle woskowa, że czesze końcówki brwi. To, na czym mi zawsze to najbardziej zależy. I również całą linię brwi. Czesze w sensie utrwala, pokrywa woskiem, więc są bardziej ujarzmione, ułożone. I również przy tym ma bardzo mocny pigment, także kredka jest naprawdę świetna. Tej drugiej strony nie używam, bo ma dwie strony zresztą. Jedna jest taka do wypełnienia, kolorowania brwi. Możecie użyć, jeżeli zależy Wam na takim delikatniejszym, powiedzmy, odcieniu tutaj, tylko tak troszeczkę przyciemnić skórę, a włosków tutaj macie sporo, więc ja akurat robię wszystko kredką, nawet dwoma kredkami, co widziałyście w tym filmiku Twarzy Miesiąca. Także bardzo dobra kredka, bardzo polecam. Są również ciemniejsze i ja wreszcie dorwałam tą jaśniejszą, bo nigdy u mnie w sklepie nie było, a chciałam ją już dawno wypróbować i strzał w dziesiątkę, naprawdę bardzo dobra i w kombinacji z moją drugą kredką dają mi fajny odcień brwi i jest troszkę właśnie ciemniejsza niż moja Archery, więc mam taki troszkę ciemniejszy odcień brwi teraz, który bardziej pasuje do moich odrostów. I pędzelkiem miesiąca będzie 126, już któryś raz wylądował w ulubieńcach, bo to jest idealny pędzel do twarzy, on zrobi wszystko, on nałoży puder, on wykonturuje, on nałoży róż, jednym pędzlem możecie załatwić wszystko, jest najbardziej uniwersalny pędzel, jaki mamy, czyli ten jego kształt płaski, zaokrąglony tutaj, troszkę taki wydłużony, w ten sposób nie jest zaokrąglony, więc możecie właśnie spokojnie i nałożyć róż i wykonturować fajnie przez to, że jest taki spłaszczony i przypudrować twarz porządnie przez to, że no jest sporo tutaj tych włosków, więc dobrze również gruntuje podkład. Dla mnie to jest pędzel magiczny, więc bardzo, bardzo polecam posiadanie go. Dużo rzeczy nim na twarzy zrobicie i ułatwiłam na pewno życie. Się zarymowało. Lakier do paznokci. Ja używam systemu Blue Sky, bo są tanie, bo są trwałe, mają piękne odcienie i to świetne, świetne lakiery. I minusem jest tylko to, że wszystkie mają czarne opakowania, więc żeby zobaczyć kolor, trzeba po prostu lakier odkręcić i wtedy możemy sprawdzić kolor. I ja się zakochałam w wrześniu w odcieniu A72. I to jest taki odcień, może Wam pokażę w zbliżeniu do teraz. To jest taki odcień śliwki, ale na paznokciach wygląda troszkę jak bordo, ale bardziej wpada właśnie w taką głęboką śliwkę, w taki piękny fiolet. Jest naprawdę przepiękny odcień. No, ja się kocham w takich odcieniach na jesień i już się nie mogłam doczekać przez cały rok, żeby wreszcie zacząć nosić te ciemne odcienie na paznokciach. Po prostu uwielbiam. Ten lakier totalnie mnie zauroczył. Teraz Wam powiem o perfumach. Tak, już mówiłam o nich kiedyś. Miałam taką małą wersję. Teraz sobie kupiłam właśnie dużą i to jest Origins Ginger Essence. Bardzo ładne opakowanie i perfumy są piękne. Ja miałam takie małe opakowanie, już od 2 lat nosiłam w torebce i zawsze w lecie używałam tych perfum i teraz wreszcie kupiłam duże, bo te małe mi się skończyły, bo były tak mega trwałe. Ja w sumie za imbirem tak średnio przypadam, bo szczypię w język. Mogę go znieść, ale nie sam sobie, jest dość intensywny, ale te perfumy są imbirowe, ale bardziej są takie orzeźwiające. Czuć troszkę imbir, ale bardziej czuć taką, jakbyście zrobiły sobie taką świeżą, zimną lemoniadę, wsadziły tam nos i wąchały, tak po prostu tak soczyście to pachnie. Tak bardzo ładnie. Także w tych perfumach zupełnie nie można go skojarzyć z tym rozgrzewającym imbirem, który zwykle, no tak, w sezonie jesienno-zimowym nam towarzyszy, na przykład w herbacie, tylko jest totalnie letni, bardzo świeży, piękny i jakoś we wrześniu nadal go używam i używam go przez całe lato i nadal teraz nie mogę się jakoś przestawić na te cięższe perfumy, nadal używam tych i jakoś z powodzeniem podobają się najbardziej, dopóki jakby nie dojrzeję do tych cięższych perfum, to będę nadal te używać. To są naprawdę przepiękne, uwielbiam je. I idąc tym tokiem, że tak uwielbiam właśnie te perfumy, to jeszcze kupiłam sobie Ginger Soufflé Whipped Body Cream. To jest tak właśnie lekki krem do ciała. Wygląda w ten sposób. Bardzo leciutki,
delikatnie, świetnie nawilża i również pachnie tak samo jak te perfumy, więc ja już jestem w niebie i w dzień, i wieczorem. Na koniec dnia się posmaruję i jest mi bardzo, bardzo świeżo i relaksująco. I olejek. Olejek do twarzy, który wiecie, że używam już od dłuższego czasu i pomyślałam, że przypomnę Wam o nim, jako że kupiłam sobie nowe opakowanie, stare, już wykończone całkowicie. Zawsze w zapasie mam nowe. I to jest Sarah Chapman z Kinesis Overnight Facial. Zauważyłam, że się zmieniło trochę opakowanie pod względem. Pojawiło się tutaj takie mały znaczek księżyca z gwiazdkami, tak samo u góry jest taki księżyc z gwiazdkami. To już wiem, że to jest moje nowe opakowanie. I olejek jest genialny. Po prostu tak nawilżająco działa na moją skórę. Podejrzewam, że przyłożył się do wyleczenia moich niedoskonałości. Pomaga mi również wybielić blizny. Robi po prostu wszystko. Jest moim idealnym kosmetykiem i zawsze na noc go kładę. Wystarczy jedna pompka na dłoń, wklepać sobie tak i potem wklepać w twarz. I na drugi dzień się budzę jeszcze z warstewką tego olejku, który nadal działa nawilżająco. Rewelacyjna rzecz. Świetne ma składniki, działanie naprawdę. Bardzo, bardzo polecam i to jest naprawdę chyba moje piąte czy szóste opakowanie. I to wszyscy, tak, wszyscy ulubieńcy. Mam nadzieję, że coś Wam ciekawego wpadło w oko i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Tym razem już będą halloweenowe tutoriale, więc wyczekujcie tych. Ja również nie mogę się doczekać, co tam stworzę. Mam już takie dwa pomysły, mam nadzieję, że Wam się spodobają, więc do zobaczenia w tychże tutorialach. Pozdrawiam, pa!